Klub Australskiej Szkoły Ekonomii, proszę. Wojciech Łobuszański, Klub Australskiej Szkoły Ekonomii. Od początku kadencji spadają w Polsce inwestycje. Słucham? Od początku kadencji spadają w Polsce inwestycje. W Polsce? W Polsce. To jestem zaskoczony, bo zaraz podam dane. Bardzo się pan myli, ale proszę pytać. No, według Narodowego Banku Polskiego jest to spowodowane brakiem stabilności systemu prawnego. Premier Morawiecki uznał, że stworzy nowe Ministerstwo Rozwoju i Inwestycji po to, żeby zapobiec dalszemu spadkowi inwestycji w Polsce. A także innowacji i technologii. Pytanie, w jaki sposób powołanie nowej instytucji, która będzie tworzyć rozporządzenia, ma ustabilizować system prawny? Po pierwsze chodzi o to, aby te dokumenty, które powstały, jeżeli chodzi o inwestycje i plan Morawieckiego, ponad 1 000 000 000 zł, powtarzam, to jest plan na ponad 20 lat, licząc od momentu wyboru. Chodzi o inwestycje prywatne. To są dokumenty, no ale mamy inwestycje takie jak Daimler na przykład. Mamy 16 największych firm, mamy banki inwestycyjne, które dawały bardzo złe, jak Morgan Stanley na przykład, które dawały bardzo złe prognozy, a teraz otwierają największy oddział w Europie właśnie w Warszawie. Tych inwestycji, które przekładają się na konkretne zatrudnienie 16 największych firm światowych, to jest fakt. I jeżeli mamy protesty, jeżeli o Polsce totalna opozycja mówi, że mamy dyktaturę, że w Polsce dzieją się rzeczy takie jak na ulicach w Aleppo, bo to słyszeliśmy z ust pana Lewandowskiego z Platformy, no to nie ma się co dziwić, że niektórzy mogą być przestraszeni. Ale powtarzam, oficjalne dane, dane, które są w Centralnym Biurze Informacji Rządowej, można sobie przeczytać. 16 największych firm i to jest fakt, nie mówiąc już o zwyżkach w spółkach Skarbu Państwa. To też są oficjalne dane. Lot, który Niemcy chcieli, Platforma chciała sprzedać Niemcom, teraz nagle ponad 200 milionów złotych. Jastrzębska spółka węglowa, która miała być sprzedana, ponad 2 miliardy zysku. Wszystkie spółki, które miały być sprzedane, teraz generują zysk. A to nie jest zysk dla państwa, tylko zysk dla nas wszystkich, dla Polaków, bo to są dywidendy, bo to jest możliwość niższych podatków. Obniżyliśmy CIT z 19 na 15, zapowiadamy obniżenie VAT-u. To są możliwości, które my stworzyliśmy.